Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie vlogowo, taki można powiedzieć przerywnik pomiędzy odcinkami z serii Łazienka od A do Z. W ogóle w tej łazience się znajdujemy. Nie wiem czy akurat widzicie, bo tak dziwnie kadry ustawiłem, ale jesteśmy w tej łazience. I przy okazji tutaj wykonywania jakichś tam etapów prac wpadłem na pomysł, że warto byłoby omówić przygotowanie tynków cementowych, bądź też cementowo-wapiennych jako podłoże pod płytki, bo często wypowiadam się na temat tynków gipsowych, na temat anhydrytów. Wiadomo, że na te materiały, które jako spoiwo mają w sobie siarczan wapnia, no oczywiście trzeba zwrócić szczególną uwagę. Aczkolwiek no chyba nie przypominam sobie, żebym się wypowiadał na temat tynków cementowych. Dlatego dzisiaj jest akurat okazja i o tym sobie pomówimy. Kolejna sprawa jest taka, że ja chciałbym w tym filmie pokazać ogólnikowo po prostu zasady, jak ja to robię, jak sprawdzam te tynki, jak po prostu no, przygotowuję te tynki pod jakieś dalsze etapy gruntowania, uszczelnień itd., itd. Nie będę tutaj klasyfikował tynków, nie będę tutaj, nie wiem, wypowiadał się na temat jakichś norm itd., bo nie mam na to czasu. Jeżeli macie ochotę na taki materiał typu profesor remont u mnie w garażu, to oczywiście wiecie, gdzie pisać. Jeżeli będzie dosyć spory odzew, no to rozważę te Wasze prośby. Moi drodzy, słuchajcie, tutaj akurat na tej inwestycji troszeczkę po mojej namowie, zresztą wiecie dobrze, że ja zawsze polecam takie rozwiązania, mamy wszędzie praktycznie tynki gipsowe. W łazience, w toalecie, w kotłowni bodajże, w pralni były tynki cementowo-wapienne, czyli po prostu no, wedle moich zaleceń w pomieszczeniach takich no, narażonych na wilgoć inwestor zdecydował się na tynki cementowo-wapienne. Wykonała te tynki ta sama ekipa, która robiła tynki gipsowe, czyli jak widać można się dogadać z ekipą spokojnie i po prostu no, zgodzili się akurat na takie rozwiązanie, że tutaj część gipsowych, część cementowo-wapiennych. Moi drodzy, w pierwszej kolejności, od której zaczynam tak naprawdę no, przygotowania tynków, no to jest oczywiście sprawdzenie ich stanu, tak? Robię to no, po prostu no, metodą jakiejś tam taką chałupniczą. Nie mam rysi kariri, po prostu biorę sobie gdzieś tam jakąś szpachelkę, jakiś tam gwóźdź i tak dalej. Można sobie przerysować te tynki, zobaczyć, czy one są kruche, czy nie są kruche, czy jeżeli Wam jakimiś dużymi płatami odpadają te tynki, no to po prostu no, trzeba się zastanowić i wtedy jakieś tam ewentualnie decyzje dalej podejmować. Kolejna sprawa. Moi drodzy, obsadzamy, przynajmniej ja, no, w 95-99% łazienek, które wykonuję, obsadzam sobie baterię prysznicową, obsadzam odpływ, baterie wannowe, baterie umywalkowe. Przy okazji wykuwania brust pod takie baterie zwróćcie też uwagę, bo i ja tak robię, jak te tynki się trzymają ściany, muru, bo jeżeli na przykład wycinacie sobie szlifierką kątową na przykład jakieś tam bruzdy pod przewody elektryczne czy pod właśnie jakąś tam baterię i okazuje się, że podczas wykuwania dodatkowo obok Wam odpada tynk takimi płatami, no to moi drodzy, nie jest to podłoże dobre pod płytki. To są dwie podstawowe rzeczy, no, od których tak naprawdę należy zacząć, tak? Po pierwsze, czy tynki są stabilne, tak? Czy po prostu na betoniarkę przysłowiowego piachu nie wrzucił ktoś dwóch szklanek cementu, żeby tylko zabarwić ten piach? No i oczywiście kolejna sprawa, czy te tynki trzymają się ściany muru. To jest absolutna podstaw, które musicie zrobić. Ja w następnej kolejności szlifuję, moi drodzy, te tynki. Szlifuję żyrafą. Szlifuję żyrafą. Akurat tutaj mam moją żyrafę, która jest dodatkowo przeze mnie też wyposażona w pasek LED-owy, która gdzieś tam, który oświetla mi ścianę. Nie muszę gdzieś tam biegać sobie z halogenem i tak dalej, i tak dalej. Szlifuję zawsze, moi drodzy. Zawsze szlifuję, dlatego, bo tynkarze, i to nie jest żaden tam błąd, czy tam, nie wiem, oni nie zrobili źle, po prostu no, zawsze po wykonaniu tynków, na powierzchni tynków wychodzi nam jakieś takie mleczko cementowe, jakieś takie właśnie mleczko wapienne. Podczas zacierania tutaj no, w łazienkach akurat no, gdzieś tam sobie przetrą, idą dalej, nie zwracają na to uwagę. Gdzieś no, widzicie jak to wygląda, zresztą za chwilę zapalę halogen. No,
to mleczko jest, widać, że tutaj są jakieś zacieki po tej wodzie do zacierania i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, moi drodzy, możemy domniemać, że ta woda podczas zacierania, ściekając nam po ścianie, mogła wypłukać nam troszeczkę cementu i w tym miejscu już ten tynk może być troszeczkę słabszy, tak? No bo gdzieś tam powiedzmy, że nie związał. Mamy niezwiązane kruszywo na ścianie, nawet zresztą, nie wiem czy to słychać, jak ruszę tutaj ręką, no to na podłodze słychać, że to luźne kruszywo nam opada. Tak więc no możemy się domyślić, że jednak no to kruszywo należałoby zdjąć. Za chwilkę odpalę halogen, pokażę Wam, jak wygląda ściana niewyszlifowana, bo tutaj akurat resztę ścian sobie obszlifowałem. Tą jedną ścianę zostawiłem tylko specjalnie na potrzeby tego filmu, tak więc zmieniam kadr, odpalam halogen, pokazuję Wam, jak to wygląda. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, nie wiem czy wyostrzy to kamerka, bo akurat nagrywam sobie no, w wysokiej rozdzielczości, ale z autofokusem. Tak, moi drodzy, to wygląda. Czy to jest jakiś tam mega błąd? No, nie wiem, czy to powinno wyglądać lepiej, czy gorzej. No, no, mamy takie rzeczy, moi drodzy, tak? Ja też nie jestem osobą, która załamuje ręce i płacze i żali się po prostu na wszystkie poprzednie ekipy, że coś jest tam spierdzielone. Aczkolwiek czasami, jak jest powód, to lubię sobie oczywiście ponarzekać, jeżeli coś jest ewidentnie źle zrobione. Ale no, takie rzeczy, no, moi drodzy, umówmy się, że no, po prostu no, musimy sobie te tynki przygotować, zeszlifować właśnie takie rzeczy, no bo zobaczcie, co tu się dzieje. O, tutaj, o, widzicie to? Ręką przecieramy, że ona będzie wieczorem zadowolona. Tutaj z mojego naskórka, ale ręką przecieramy i, moi drodzy, ten tynk się sypie. Myślę, teraz padłem w sumie na ten pomysł, że wyszlifuję pół ściany, a pół zostawię niewyszlifowanej, tak żeby Wam pokazać, jak wygląda wyszlifowana, a nie wyszlifowana. Po wyszlifowaniu wygląda to w sposób następujący, tak jak widzicie, a niewyszlifowana to jest tutaj ta lewa strona. No, postanowiłem jeszcze troszeczkę tutaj u góry wyszlifować, żeby był dobry kontrast. No, mam nadzieję, że to wszystko widać, aczkolwiek nie wiem, czy ta kamerka dobrze wyostrza, czy nie. No widzicie, co tutaj się dzieje. Te wszystkie zacieki, które były wcześniej, moi drodzy, są zdjęte. Tak więc tak, moi drodzy, powinno się to wykonywać i ja też polecałbym Wam tak robić. Postawię kamerkę, jeszcze tutaj kilka słów Wam dopowiem, co zrobić dalej. Jak już mamy te tynki wyszlifowane, moi drodzy, to tak naprawdę w tym momencie odsłaniamy no to, co to mleczko zakrywało. Będą Wam wychodzić jakieś po prostu no, pęknięcia, będą wychodzić Wam jakieś tam nierówności, ubytki, no tutaj gdzieś jakieś tam dziurki małe widać, tak? No coś tam, wiadomo, no czegoś brakuje, no w zależności w jakim to jest stanie, no musicie podjąć sami decyzję, co dalej zrobić. Jeżeli wyjdą Wam jakieś pęknięcia na tynku, no tutaj akurat tych pęknięć nie ma. Jedno pęknięcie jest tutaj na ścianie działowej, ale ono no, jest ok, tak? Powiedzmy, no gdzieś tam ten tynk się skurczył. Opukujemy sobie takie tam pęknięcie, patrzymy, czy ten tynk nie jest głuchy, możemy wziąć sobie kawałek, motowiertarkę i kawałek tego tynku sobie odkuć w miejscu pęknięcia, zobaczyć, czy ten tynk się trzyma, czy jest wszystko ok. Po takich zabiegach po prostu, no, im więcej tych zabiegów zrobimy, im dokładniej się przyłożymy do tego etapu, tym później po prostu śpimy bezpieczniej, bo jeżeli tego nie zrobimy, nie wyszlifujemy, możecie mieć, tak jak mówię, no, najmocniejszy klej i oderwie Wam i tak płytka, zejdzie Wam z klejem i z warstwą nienośną tego tynku, dlatego tą warstwę trzeba usunąć. Ja jeszcze robię taki zabieg, że tak jak widzicie tutaj, narożnik nawet jest w innym kolorze, on jest minimalnie wyoblony, moi drodzy, bo tutaj akurat no, wyszła taka sytuacja, że być może tonkarze go wyoblili, być może ja szlifując nie dojechałem do tego narożnika i on sam po prostu pod wpływem tego szlifowania się wyoblił.
Ja to, moi drodzy, zazwyczaj tam, gdzie wklejam taśmy uszczelniające, no to po prostu nacinam albo skrobakiem, albo szpachelką jakąś starą, albo no nie wiem, no nożem to nie dacie rady, tak? Można sobie wziąć motowiertarkę, delikatnie sobie tam podkuść dudkiem i tak dalej, i tak dalej. Chodzi generalnie o to, że jeżeli Wy będziecie wklejać uszczelnienia w tym miejscu, no to, moi drodzy, te uszczelnienia również wkleicie na półokrągło. I może pojawić się taki problem, że dosuwając tą płytkę, powiedzmy, do tego narożnika, jak będziecie już wklejać płytki, będziecie się denerwować, bo tu Wam będzie coś prężyło, tutaj nie będziecie mogli dosunąć i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ja zawsze jeszcze w ten sposób robię. Na pewno to zrobię przy brodziku, ewentualnie tutaj jak jest wanna, to też do pewnego momentu. No i tyle, moi drodzy, tak to wygląda. Po wyszlifowaniu następnym etapem jest oczywiście odpylenie powierzchni. No, odkurzamy, każdy z nas ma odkurzacz na budowie, tak? Odkurzamy sobie te ściany odkurzaczem, szczoteczką tam gdzieś, jak mamy taką końcówkę do odkurzacza, że szczotką, no to wszystko fajnie, pięknie, gdzieś tam sobie to odpylamy, odkurzamy i przygotujemy jakieś tam, przygotowujemy pod dalsze etapy, tak? Czyli no, gruntujemy, jakieś tam uszczelnienia wklejamy, hydroizolację i tak dalej, i tak dalej. Nie będę w tym filmie tego omawiał, bo to nie jest temat na ten film. Zresztą w moim filmie już bardzo, na moich filmach często poruszałem te tematy, możecie sobie odświeżyć albo ewentualnie poczekać za kilka odcinków tej serii. Również będę wykonywał hydroizolację na tynkach cementowych. No i moi drodzy, tyle. No nie wiem, czy coś muszę dodawać, bo czasami pewne rzeczy pomijam, bo dla mnie są oczywiste. Jeżeli macie jakieś pytania, no to wiecie, gdzie kierować te pytania. Jeżeli macie jakieś uwagi, no to również tam możecie napisać albo powiedzieć, jaką Wy macie strategię, jeżeli chodzi o takie tynki, jak Wy to robicie. Chętnie poczytam te komentarze. I tyle, moi drodzy. Zapraszam już na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam, jak przygotować tą całą łazienkę pod w ogóle dalsze etapy, czyli po prostu no, wyszlifować to wszystko, przygotować zaprawki i tak dalej, gruntować i tyle. No, nie będę tego w tym filmie robił, bo ten film by był po prostu za długi. I tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.